Stację. Świetnie. Ok, w takim razie dajemy sobie jeszcze 3 minutki tak naprawdę na przygotowanie jakiejś kawki, poczekamy chwilkę na... i będziemy zaczynać równo godzina 10:35.
Okej, przepraszam, miałem tutaj problem z mikrofonem, z tego co widzę. Okej, więc sobie zaczynamy. Także na dzisiejszym webinarze omówimy sobie migawki w systemie QTS Hero. Omówimy sobie, czym są te migawki, jak działają, pokażemy sobie w części praktycznej dokładnie to działanie oraz możliwość replikacji naszych migawek. Na następnym slajdzie mam nasz rozkład jazdy. Dzisiejszego dnia omawiamy sobie migawki QTS Hero, a już za dwa dni, czyli w piątek o tej samej godzinie, omówimy sobie SnapSync, czyli zaawansowaną funkcję synchronizacji w czasie rzeczywistym na NASach QNAP z systemem QTS Hero. Tutaj zostawiam kontakt do mnie oraz do naszego produkt menedżera QNAP-a, pana Piotra Chmielewskiego. No i poniżej link, gdzie znajdą państwo kontakt do reszty naszych działów, działu technicznego, działu kadrowego czy też działu handlowego. Na wszystkie pytania w miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć. No i przechodzimy do naszej części właściwej migawki, czyli podstawowa funkcja zapewniająca bezpieczeństwo w QNAP. I mamy takie cztery główne filary, na których opierają się te nasze migawki. Więc na samym początku migawki woluminów i jednostek LUN, co daje nam możliwość ochrony folderów i plików oraz właśnie jednostek LUN iSCSI. Migawki oparte na blokach dają nam obsługę przyrostowych kopii zapasowych, które zapewniają nam oszczędność miejsca poprzez kopiowanie tylko zmodyfikowanych danych. Przechowywanie wersji dzięki regularnemu tworzeniu migawek zmniejszamy sobie ryzyko utraty danych poprzez zapewnienie nam przechowywania kilku różnych wersji danego pliku w czasie. No i błyskawiczne przywracanie, które daje nam możliwość przywrócenia całego woluminu bądź jednostki LUN lub tylko określonych plików i folderów. I tu się na chwilkę zatrzymamy, o czym właściwie jest ta migawka. Wykonanie migawki w dużym skrócie jest podobne do robienia zdjęcia. W ciągu kilku sekund można zarejestrować kompletny stan naszego systemu, no i naszych danych. W razie wystąpienia jakichś nieoczekiwanych zdarzeń w systemie, możemy sobie to przywrócić do wcześniejszego stanu zarejestrowanego właśnie w naszej migawce. Dzięki większej oszczędności miejsca metodami tworzenia kopii zapasowych, migawki zapewniają nam najlepszy sposób ochrony plików i danych. Zaawansowane funkcje tworzenia migawek. Automatyczne tworzenie migawek przed utworzeniem kopii zapasowych RTRR rsync. Migawki woluminu jednostek LUN mogą być wykonywane automatycznie przed utworzeniem kopii zapasowej przy użyciu RTRR-u lub rsyncu, nawet kiedy plik jest otwarty. Narzędzie agent migawek pomaga nam w tworzeniu spójnych migawek klientów Microsoft VSS i VMware vSphere. Magazyn migawek to centralne miejsce do przechowywania migawek z wielu urządzeń NAS. Zdalne migawki mogą być klonowane jako wolumin lokalny na potrzeby dostępu do danych z tej migawki. Gwarantowane miejsce na migawki możemy sobie dzięki tej opcji zarezerwować dedykowaną przestrzeń do przechowywania migawek. Domyślna wartość jest ustawiona na 20%, i my robimy to po to, aby zapewnić wystarczające miejsce na nasze nowe migawki. No i klonowanie migawek, czyli migawkę woluminu jednostek LUN z magazynu migawek możemy sobie szybko sklonować właśnie jako wolumin bądź jednostkę LUN iSCSI do pamięci QNAP NAS bez zakłócania bieżących operacji systemowych. Prosty menedżer migawek. Jest to taki prosty menedżer, przywracanie między innymi tworzenia tych migawek, który pozwala nam na szybkie przywrócenie całego woluminu bądź pojedynczego pliku i za jego pomocą bez problemu skonfigurujemy sobie takie rzeczy jak gwarantowane miejsce na migawki, czy też harmonogram ich tworzenia i zasady przechowywania różnych wersji. Replikacja migawek. Funkcja replikacji do magazynu migawek na zapasowym NAS-ie w celu kontroli wersji i zarządzania nimi. Funkcja ta kopiuje tylko zmiany dokonane od ostatnio wykonanej migawki, pozwalając nam zaoszczędzić czas i przepustowość i może być uruchomiona ręcznie lub według harmonogramu. Pliki migawek może wracać i używać na zapasowym serwerze NAS. Lokalne lub zdalne przywracanie migawek. Przywracanie i klonowanie. Dzięki tej opcji możemy w kilka sekund przywrócić sobie wolumin bądź jednostkę LUN, bądź sklonować całą migawkę woluminu lub jednostki LUN jako nowy wolumin lub jednostkę iSCSI LUN na naszym NAS-ie. Wiele miejsc docelowych. Zawartość migawek możemy sobie szybko przywracać na lokalny serwer NAS,
ale także przywraca się tylko wybrane foldery i pliki na lokalny lub zdalny serwer NAS bądź do przestrzeni w chmurze. Przywracanie po stronie klienta. Użytkownicy łączący się przez SMB, SIFS czy AFP mogą wygodnie przeglądać najnowsze migawki w folderach udostępnionych, aby kopiować i przywracać dane z migawek. Zdalne przywracanie. Funkcja zdalnego tworzenia i przywracania kopii zapasowych zapewnia nam podwójną ochronę przy minimum przestojów. Jeśli lokalny serwer NAS nie działa, można bezpośrednio przywrócić kopię zapasową migawek na zdalny serwer NAS, co zapewni ciągłość działania lub skonować migawkę woluminu jednostki LUN jako wolumin lub jednostkę LUN iSCSI na zdalnym serwerze NAS. No i teraz sobie wejdziemy w takie ograniczenia, czyli ilość migawek w zależności od naszego NAS-a. Oczywiście różne NAS-y z różnymi systemami obsługują migawki, tak? No i tak naprawdę jest tu ograniczenie głównie do systemu QTS, no i te ograniczenia właśnie do niego się odnoszą. Na NAS-ach z procesorem Intel przy zainstalowanej pamięci do 1 giga na NAS możemy przechowywać maksymalnie 32 migawki, a na woluminie bądź jednostce LUN maksymalnie do 16 migawek. Przy od 1 do 2 giga to na NAS-ie możemy maksymalnie przechowywać 64 migawki i 30 na wolumin lub jednostkę LUN opartą na blokach. No i jeżeli mamy od 2 do 4 giga i więcej, no to na NAS możemy przechowywać 1024 migawki, a na naszym woluminie bądź jednostce LUN do 256. I tak naprawdę w procesorach AMD wygląda to identycznie. W procesorach Zaosin wygląda to również identycznie jak w poprzednim przypadku, tak? Czyli pomiędzy AMD, a Intelem i Zaosin nic się tu nie zmienia. I dopiero w momencie, w którym wchodzimy w procesory typu ARM, nadchodzą pewne zmiany. Dla Marvela będzie w przypadku do 1 GB RAMu 32 na cały NAS, a 16 na wolumin bądź jednostkę LUN. W przypadku od 1 do 2 GB RAM będzie to 64 migawki na cały nasz NAS, a 32 per wolumin bądź LUN. No i w przypadku od 2 GB w górę, tak, no to będzie 256 GB bądź 256 migawek na cały NAS, a 64 na dany wolumin bądź jednostkę LUN. W przypadku procesorów Annapurna Labs jest to dokładnie w ten sam sposób. No i tutaj różnica jest taka, że w przypadku procesorów Realtek jest to w przypadku do 1 giga 32 na cały NAS, a 16 na jednostkę LUN bądź wolumin. No a w przypadku 2 giga i więcej jest to maksymalnie 64 migawki i 32 na jednostkę LUN bądź wolumin. W NAS-ach z procesorem typu Realtek no niestety więcej migawek już nie osiągniemy. No i tak jak wspominałem, wiąże się to z systemu QTS, bo oczywiście każdy z systemów obsługuje nam migawki w naszych QNAP NAS-ach. No i tutaj coś, co nas interesuje, czyli na QTS Hero oraz QES, czyli systemach z systemem plików ZFS, możemy obsłużyć do 65536 migawek, co odpowiada tak naprawdę ponad 7 latom przechowywania migawek robionych co godzinę. Więc jest to tak naprawdę liczba olbrzymia. Ok, w takim razie w tym momencie przechodzimy sobie do naszej części praktycznej. Ok, no i bardzo ważna kwestia. W przypadku migawek interesuje nas jedna z kilku opcji, która jest tworzona tak naprawdę w momencie tworzenia naszych folderów współdzielonych. Więc w tym momencie sobie taki folder jeden utworzymy. Ja już mam dane przygotowane tak naprawdę, ale chciałbym pokazać jedną z opcji, chociaż zrobię to po prostu z poziomu panelu sterowania. Przejdziemy do zakładki foldery udostępnione i my będziemy sobie pracować na folderze wymiana. I tutaj interesuje nas opcja włącz opcję poprzednie wersji systemu Windows. Czym jest ta opcja? Już sobie pokażemy. Tylko przejdę w jakiś katalog na tym nasie 192, 168. 1217.
OK. Jesteśmy sobie tutaj w naszym folderze udostępnionym z tego NASA. No i jak sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy i właściwości, no to mamy opcję poprzednie wersje. Okej, sekundka. Ciekawe. Zakończyłem udostępnienie ekranu, udostępnię go jeszcze raz. Okej. Czy teraz widać ten ekran? Okej, świetnie. W takim razie chodzi nam o opcję, która w folderze udostępnionym znajduje się w tym miejscu. Jeżeli sobie przejdziemy do edytuj właściwości, no to mamy właściwości, które tak naprawdę możemy włączyć podczas tworzenia naszego folderu udostępnionego. I to nas interesuje, ponieważ tutaj jest opcja włącz opcję poprzedniej wersji systemu Windows. I ta opcja nas interesuje po to, aby była włączona. Jak sobie przejdziemy w jakikolwiek plik na naszym NASie czy na naszym komputerze, tak, z poziomu eksploratora i wejdziemy w jego właściwości, no to mamy zakładkę poprzednie wersje. No i tu zazwyczaj nic nie mamy, jeżeli nie wykonujemy sobie jakichś tam kopii z punktów przywracania, tak, więc w tym momencie jest to dla nas tak naprawdę bezużyteczne, ale nasze dane na naszym NASie mogą być zabezpieczone właśnie tutaj poprzednimi wersjami, no i odnosi się do naszych to właśnie migawek. Okej, więc tak, ja mam folder wymiana, na którym dzisiaj sobie będziemy pracować. Nie jest to folder duży, ponieważ będziemy wykonywać replikację i nie chciałbym, aby wykonywała się ona jakoś bardzo długo. Więc na tym folderze mam troszeczkę plików, tak? Są to jakieś pliki tekstowe, pliki prezentacji, zdjęcia. No i to mi tak naprawdę wystarczy, nie chciałem ładować tu za dużo danych, żeby przypadkiem nie trwało to wszystko za długo, więc przejdziemy sobie do pamięci masowej i migawki, bo właśnie z tego miejsca nasze migawki będziemy konfigurować. OK, i mamy okno kopia migawkowa, no i tu mamy, jak widać, naszą pulę pamięci. Gdybyśmy mieli tych pól więcej, no to byśmy mogli tutaj te pulę przeglądać, tak? No i mamy nasze foldery współdzielone. Ja chcę zająć się folderem wymiana, więc klikam sobie na niego i jak widać w tym momencie mogę tu ręcznie wykonać sobie migawkę. Jak kliknę sobie na napis wymiana, no to przenosi mnie do tego menedżera kopii migawkowym, o którym mówiłem. Ale na początku my sobie wykonamy kilka migawek ręcznie, aby pokazać sobie ich zasadę działania. Więc tak, na początku wykonuję sobie jedną migawkę. No i tutaj mamy opcję zachowaj tę kopię migawkową na stałe i mamy tryb kopii migawkowej, czy jest spójny przy awarii, czy spójny z aplikacjami. Ja sobie wybieram spójny przy awarii, no i zachowuję tę kopię migawkową na stałe, co znaczy, że zachowujemy kopię migawkową na stałe. To znaczy, że jeżeli utworzymy sobie jakiś harmonogram tworzenia kopii oraz jakieś zasady dotyczące przechowywania ilości migawek, no to ta migawka nie będzie nigdy brana pod uwagę w tych zasadach przechowywania migawek. To znaczy, jeżeli na przykład ustawimy sobie, że chcemy przechować tylko 20 migawek, no to ta migawka, którą teraz tworzyłem, jest pierwszą migawką, tak? Następnie powiedzmy sobie, że co według harmonogramu co 5 minut robiłaby się kolejna migawka. No i dochodzi do 20 migawki, no i 21 migawka usuwa zawsze pierwszą migawkę. Ale jeżeli tutaj zaznaczę te opcje, no to ta migawka nie zostanie usunięta, co jest dla nas taką krytyczną tutaj opcją. Więc ja sobie tworzę tą migawkę. No i w tym momencie tak naprawdę mój stan NASA został został zapisany, tak? No i tutaj już mogę sobie zweryfikować, czy jakąś migawkę widać, czy nie widać. Więc przejdę sobie z powrotem, przepraszam, nie tu. Tak, muszę wrócić tutaj. Tylko przeszukam sobie to, szybko podłączę się do naszego NASA. OK, no i jestem w tym naszej lokalizacji, naszej wymiany. My sobie sprawdzimy, jak sobie przejdę do właściwości, poprzedniej wersji. O kurczę, nic nie mam, tak? No dobra. Tutaj teraz właśnie ważna kwestia. Migawka trwa od momentu jej utworzenia do momentu utworzenia kolejnej migawki. Czyli w tym momencie, aby zapisać ten stan całkowicie, tak, muszę wykonać kolejną migawkę. Wtedy tamta zostanie potraktowana już jako wersja.
tej migawki kolejnej już nie zapisuję na stałe. Tą na stałe zapisałem, ponieważ to jest tam pierwsza wersja moich plików, tak? Więc zapisuję sobie drugą migawkę w tym momencie. Tutaj jeszcze raz sobie to przerzucę, otworzę. Okej. No ale teraz tak, mam tą drugą migawkę i chciałbym, żeby ta druga migawka przechowywała jakąś zmianę. Więc wybiorę sobie plik użytkownicy. No i mam tu user 1. Tak? No i każda linia jest nową linią, która oznaczałaby nowego użytkownika, tak? Czyli login, hasło, przydział przestrzeni, grupa, do jakiej należy, tak? Więc ja sobie tu troszeczkę to zmieniłem, ten plik zapisałem, no i okej, jakaś zmiana w tym moim pliku nadchodzi. Okej, sekundka. Zweryfikuję, co się dzieje. Proszę mi dać sekundę. Okej, sprawdzamy jakoś połączenia z internetem, ale wygląda na to, że jest prawidłowa. A teraz, czy przerywa mnie, jak coś mówię, czy dźwięk jest w porządku? Okej, no dobra, zobaczymy w trakcie trwania. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc utworzyłem sobie drugą migawkę, wprowadziłem tu jakąś zmianę, tak, w tym moim pliczku. Zobaczę jeszcze raz, czy zapisałem, zapisałem. No i tą zmianę chciałbym zachować w postaci wersji, tak? No i w tym momencie wykonuję sobie jeszcze jedną migawkę. I wracam sobie do mojego pliku. I tak naprawdę w tym momencie usunę sobie spół tej drugiej linii. Zapisuję jeszcze raz pliczek i wykonuję migawkę po raz ostatni. Ok, i mam teraz kilka wersji tego pliku. No i teraz tak, zmienimy sobie tutaj, dopiszemy sobie trzecią linię, tak, cokolwiek wpisałem. No i sobie teraz przejdziemy w właściwości tego pliku. Wybieram sobie poprzednie wersje. Jak widać, mamy trzy wersje. Pierwsza wersja oznaczona jest datą modyfikacji 26.10.2022. I migawka, którą utworzyłem. Ona przechowuje datę modyfikacji tego pliku. Więc wtedy zmodyfikowany był ostatni raz. Otworzymy sobie go. No i jak widać, jest to ten oryginalny plik. Teraz sobie zweryfikuję tutaj kolejną wersję. No i jest to plik z dopiskiem tej drugiej linii, czyli drugiego użytkownika. No i sprawdzę sobie trzeci plik. No i jest to ta wersja troszeczkę skrócona, tak? No i teraz tak, skoro mam taką wersję, mogę sobie tutaj zrobić podgląd tego, no to sobie w tym momencie przywrócimy. Wybieram przywróć. OK. No i sprawdźmy, jak teraz wersja wygląda. No i wróciło mi do tej poprzedniej wersji, nic nie widać.
Okej, w takim razie proszę o chwilę, coś postaram się z tym zrobić, ale nie wiem, czy będę mógł dużo zrobić, bo to nie dość, że ograniczenie klik meetingu, no to jeszcze dużego wpływu na jakość połączenia nie będę miał, ale pokazuje ciągle, że jakość połączenia jest w porządku. Proszę mi dać sekundę. Okej, przepraszam, miałem tu wyciszony mikrofon. No, chodzi o to, że jakość połączenia u mnie wygląda całkowicie prawidłowo, więc jedyna, co może być odpowiedzialne, tak, no to jest w tym momencie chyba click meeting. Okej, więc tak, przywróciłem sobie wcześniejszą wersję, teraz przywróciłem sobie jeszcze wcześniejszą, tak, od tego uciętego momentu dodało mi tutaj ten pasek. I przywrócimy sobie tak naprawdę oryginalną wersję naszego pliku. Jak widać, wtedy wszystkie wersje pojawiają się z powrotem, a plik jest w oryginalnej wersji. No niestety ja nie mam na to za dużego wpływu. To musi być problem po stronie click meetinga, bo sprawdziłem jakość połączenia, no i u mnie połączenie jest prawidłowe, tak? Ponad 100 mega uploadów, więc tutaj nie powinno
być żadnego problemu tak naprawdę z połączeniem, z przesyłaniem pakietów. Musi być to wina niestety portalu, więc no niestety na to nic nie poradzę. Okej. No i w ten sposób działają migawki z poziomu systemu Windows, tak? Czyli mogliśmy sobie przywrócić jakieś poprzednie wersje naszych plików. I teraz tak, na przykład plik, który nie zmienialiśmy, kolejny plik tekstowy, jedynka, wejdę sobie we właściwości, poprzednie wersje, i jak widać tutaj nie mam żadnych wersji, dlatego że migawka pojawia się jako wersja w momencie dopiero, w którym wykryto zmianę pliki od tego zarejestrowanego pierwotnego stanu. Ok, więc z poziomu Windows to wygląda w ten sposób, no i przejdziemy sobie teraz na poziom naszego NASA. Jeżeli chodzi o tego pie migawkowe, to odpalimy sobie tutaj właśnie nasz menedżer migawek. Tutaj nie ten katalog został wybrany. Wymiana. No i w tym momencie widać, że mam tu jakieś migawki, tak? No pierwszy rozmiar to 72 kB, później 64 kB, czyli te migawki nie zajmują stanu całej wagi naszych plików, tylko wagę tych zmian, które zostały wprowadzone, tak? Więc tutaj jest to w kilobajtach tak naprawdę liczone. I tutaj bardzo ważna kwestia. Jak przyjdziemy sobie w ustawienia migawek, jest tu inteligentne przechowywanie wersji, tak? I uruchomienie inteligentnych kopii migawkowych. Inteligentne kopie migawkowe to są kopie, które w razie przypadku, w którym nic by się nie zmieniło podczas trwania danej migawki, tak, zostaną usunięte. Tylko że tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że zmiany liczone są nawet zmiany na poziomie systemu, tak? Czyli powiedzmy sobie, wejdzie jakiś log, jest to zmiana, wejdzie jakaś aktualizacja, jest to zmiana. Więc tutaj zmiany na poziomie systemu również są znaczące. Ok, no i mamy sobie te cztery wersje. I teraz tak, co możemy zrobić z tymi czterema wersjami? Niech mi się tu wczyta. Ok, wczytało mi się i jak widać z tego poziomu mogę sobie podejrzeć te migawki, tak? Co one zawierają, jakie wersje plików, więc w tym momencie, gdybym chciał na przykład takie użytkownicy, tak, klikam sobie dwukrotnie, pobiera mi ten pliczek, mogę go sobie bardzo szybko rozpakować. No i wygląda to w ten sposób, tak, pobrało mi plik z danej migawki, jak widać to była ta pierwsza migawka, która przechowała oryginalną wersję i to by się zgadzało, tak, więc mogę sobie pojedyncze pliki pobierać, przeglądać, no i tak, i mamy tu opcję przywróć. Dany plik zaznaczony, tak, możemy sobie zaznaczyć całość, możemy zaznaczyć pojedyncze pliki, które nas tylko interesują w danej migawce i przywrócić plik, podmieniając go od razu, tak, czyli plik wróci do tej wersji, albo przywrócić plik do i wtedy wybieramy nową lokalizację i przywraca tą kopię pliku z danej migawki do jakiejś innej lokalizacji. Czyli jak teraz sobie wybiorę na przykład do publica przywrócenie tych trzech plików, klikam OK, dwóch, przepraszam, pomyślnie żądanie, to był QNAP Mars i QNAP migawki. Przechodzę sobie do FileStation, do publica, no i jak widać te dwa pliki zostały prawidłowo przywrócone. Oprócz tego możemy sobie klonować, tak? Czyli jak wybiorę sobie klonuj, no to mam tutaj normalne klonowanie, wymagane miejsce 35 GB, bądź mam opcję błyskawicznego
klonowania, gdzie tworzy tak naprawdę nowy folder udostępniony bądź jednostkę LUN na podstawie migawki szybciej niż normalne kopiowanie, klonowanie, przepraszam, i zużywa to mniej miejsca w przypadku uproszczonego folderu udostępnionego lub uproszczonej jednostki LUN, ponieważ tutaj mam jednostkę pełną, tak, czyli z góry przydzielona jakaś przestrzeń, no to gdybym miał tutaj jednostkę uproszczoną, no to tak naprawdę w tym momencie przyniosło mi jednostkę pełną, czyli pełne 35 GB, co by się zgadzało, a w przypadku folderu uproszczonego, no to przerzuciłoby tylko wielkość danych, czyli na przykład tutaj wielkość danych jest dużo mniejsza, bo jest na poziomie około, powiedzmy sobie, zakładam, że tam nawet nie ma gigabajta, że 200 mega tam może być, tak? No to wtedy potrzebowałbym tylko 200 mega przestrzeni. W tym momencie, jak to jest jednostka pełna, no to potrzebuję aż 35 gigabajtów. Okej, sobie zrobię takie błyskawiczne klonowanie. No i ten folder się nazwie wymiana 1. Klikam OK. No i w tym momencie w zakładce foldery współdzielone. Powstał mi nowy folder, wymiana 1. Jak sobie do niego przejdę w tym momencie? Jak widać, mam dokładnie ten sam katalog, tak? Z tym, że na przykład plik jest oryginałem, bo wybrałem pierwszą migawkę, czyli to kopiuje mi w tym momencie klonowanie całą migawkę. Wracam sobie do naszego menedżera. I z jego miejsca mogę również przywrócić migawkę folderu, czyli cały folder zostanie przywrócony do wersji z danej migawki. I tak sobie zrobię na wersji 10.52, przywróć migawkę folderu, przywracanie lokalne, czyli podmieni cały folder na tą wersję, która powinna być w tej migawce i zaraz sobie to zweryfikujemy. Przywracanie trwa, damy sobie chwilkę. No i okej. No i mam w tym momencie gotowe, jak widać, poprzednia migawka oraz ta, którą przywróciłem, znika stąd. No i sobie przechodzę teraz z powrotem do tego folderu. Okej, to zostawię otwarte i sprawdzimy, co w tym folderze się znajduje. To była wymiana. No i jeżeli Państwo pamiętają, no to ostatnia wersja, jaka była pliku użytkownicy, to była ta wersja oryginalna, tak, z jedną linijką. Otwieram. Okej, i jest w ten sam sposób. Przejdę sobie szybko file poprzez eksplorator plików. Sekundka. 217. I mam tą wersję, która posiada oryginał. Sobie sprawdzimy teraz, co posiada ta wersja. 10.52. Sobie ten plik pobiorę i przywrócę szybko. Okej, to jest z godziny 55. Okej, ta wersja również przechowuje oryginał. Sprawdzę 10.52. Czyli musiało mi się tu jakoś w jakiś sposób okno zbagować. Zaraz sobie otworzę to ponownie.
z 50 godzin. Tak, bo tylko weryfikuję w folderze pobrane te pliki, więc to spokojnie. Okej, widać, że przywróciłem błędną wersję i mi zostały te wersje z oryginałem pliku. Okej, ale w tym razie, w takim razie przywrócimy sobie to po stronie naszego drugiego NASA, tylko wykonamy sobie jeszcze jedną kopię właśnie ze zmianą pliku. Więc ja sobie już tutaj wchodzę na ten nasz NAS. Mnie interesuje i tutaj dodam sobie znowu zmianę. OK. I wykonam kopię. OK, w porządku. Kopia wykonana, więc zaraz sobie ją będziemy replikować, tylko na początku przejdziemy sobie przez możliwości menedżera kopii migawkowych. Więc tutaj dla nas ważną rzeczą będą ustawienia migawek. No i tak. I tak jak wspomniałem, mamy harmonogram tworzenia kopii migawkowych, zasady przechowywania naszych migawek oraz gwarantowane miejsce na migawki. No i w momencie, w którym tworzymy sobie naszą pulę, no to możemy sobie tutaj te gwarantowane miejsce na migawki od razu skonfigurować. Ale jeżeli nie zrobimy tego na samym początku, no to możemy zrobić to właśnie z tego miejsca, włączając ją i wybierając sobie jakiś tam procent, tak domyślnie jest zawsze 20, na 10, no i niestandardowo, czyli wpisać po prostu, ile gigabajtów chcemy przeznaczyć na nasze migawki. I tu bardzo ważna kwestia. Czym jest gwarantowane nam miejsce na migawki? Bo bardzo często jest to bardzo źle odbierane. I tak naprawdę w 80 przypadkach, z którymi się spotkałem z klientami, gdzie były jakieś problemy z tymi migawkami, no to błędna interpretacja gwarantowanego miejsca na migawki występuje. Gwarantowane miejsce na migawki jest dosłownie przestrzenią, która nam gwarantuje to, że na niej nie zapisze się nic innego oprócz migawek. Ale nic poza tym, ponieważ w tej przestrzeni będą mogły się zapisać tylko migawki, ale jednocześnie nie równa się to ograniczeniu przestrzeni na te migawki. Więc tutaj bardzo ważną kwestią jest dobra polityka przechowywania tych migawek, ponieważ w pewnym momencie, jeżeli migawki się będą wykonywały często, a będzie przechowywane bardzo dużo wersji, no i zmiany na naszej będą naprawdę duże, no to możemy się spotkać z tym, że dużą część naszej puli pamięci będą zajmować nasze migawki. Więc tutaj akurat ważna kwestia, żeby zrozumieć to, że gwarantowane miejsce na migawki nie ogranicza przestrzeni na nie, tylko ogranicza to,
że nic w tym miejscu się oprócz migawek nie zapisze. I to jest bardzo ważna kwestia akurat, aby to zapamiętać. OK. I mamy harmonogram tworzenia kopii migawkowych. Możemy sobie to powtarzać co godzinę bądź w minutach, co maksymalnie jedną minutę. Czyli co minutę nam może tworzyć się ta migawka. Możemy tworzyć je co godzinę i ileś tam minut. Możemy sobie powtarzać to codziennie o danej godzinie, co tygodniowo w danym dniu tygodnia i o danej godzinie, no i miesięcznie w danym dniu miesiąca i o danej godzinie. I teraz bardzo ważna kwestia, czym się różni, powtarzaj, gdybym sobie wziął co godzina jedna i co godzinę 0 minut. Czym się to różni? Jak sobie teraz utworzę, powtarzaj co godzinę, to proszę zobaczyć, mamy godzinę 11.19, o 12.19 wykona mi się kolejna kopia zapasowa. Kopia migawkowa i tutaj bardzo ważna kwestia, migawki nie są backupem. No i mamy opcję co godzinę, tak, ustawiam sobie na co godzinę 0 minut, czyli teoretycznie również co godzinę, tylko że tu będzie się to robiło o pełnych godzinach, czyli 12, 13, 14, 15 i tak dalej. Więc tutaj akurat warto znać różnicę pomiędzy tymi dwoma możliwościami. Ja zostawię sobie właśnie co godzinę, żeby było o równych godzinach. Tryb kopii spójny przy awarii. No i tutaj ta opcja uruchom inteligentne kopie migawkowe, to jest to, o czym wspomniałem, że jeżeli to jest włączona i system wykona nam migawkę, to w momencie, w którym żadne dane się nie zmieniły, tak, ta migawka nie będzie przechowywać nic, to jest ona pomijana, nie jest ona tak naprawdę zapisywana. OK, przechowywanie migawek, no i tutaj mamy kilka możliwości. Maksymalna ilość czasu przechowywania i tu możemy w miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach i minutach. Możemy maksymalną liczbę migawek do przechowywania, tak? I musi to być oczywiście wartość większa niż 0, czyli na przykład 50. No i jest jeszcze inteligentne przechowywanie wersji. I to jest według mnie jedna z najlepszych opcji. Czyli tak, mamy migawki godzinowe i takich migawek godzinowych będzie przechowywane maksymalnie 24. Czyli jeżeli co godzinę tworzy nam się migawka, no to takie 24 migawki mogą zostać utworzone. No i taka 25 migawka, tak, czyli tak naprawdę po dniu i jednej godzinie, no to poprzednia migawka godzinowa, pierwsza z danego dnia, się usuwa. No i tak się zapętla, że tych godzinowych może być tylko 24. No ale z tych 24 godzinowych, tak, no to odpowiada to jednemu dniu. To bierze sobie najnowszą migawkę i przechowuje ją jako wersję dzienną. No i takich wersji dziennych może być 7, więc maksymalnie w tym momencie już mamy 24 migawki przechowywane w bardzo krótkim odstępie czasu, no i 7 w troszkę dłuższym, tak? Czyli tutaj maksymalnie już mamy 31 migawek. W tym momencie dochodzą migawki tygodniowe, czyli z tych migawek dziennych najnowsza migawka zostanie odłożona po prostu jako migawka tygodniowa. No i ona będzie sobie przechowywana, no i będzie przechowywana przez 4 tygodnie. Tak, mamy tu 4 takie migawki, więc dopiero 5 tydzień usunie wcześniejszą migawkę tygodniową z pierwszego naszego tygodnia. Więc w tym momencie mamy już maksymalnie 35 migawek, tak? Ponieważ 24 godzinowe, 7 dziennych, no i 4 tygodniowe, czyli maksymalnie będzie przechowało 35 migawek. No i z tych 4 tygodni migawkę każą odkłada na migawkę miesięczną, no i ona sobie leży tam przez 12 miesięcy, dopiero wchodzi 13 miesiąc i usuwa naszą pierwszą migawkę, wchodzi 14 miesiąc, usuwa drugą i tak dalej, tak? Więc to jest taki inteligentny system przechowywania tych wersji, gdzie w bardzo krótkim odstępie czasu mamy naprawdę dużo tych migawek, ale coraz dłuższym okresie czasu tych migawek jest tak naprawdę coraz mniej. I tak naprawdę 47 migawek w ciągu całego roku to jest mała ilość, a zapewni nam tak naprawdę możliwość odzyskania takich kluczowych wersji, tak? Jeżeli sobie pracujemy danego dnia, no to kluczowe będzie dla nas, żeby móc przypadkiem przywrócić jakiś plik sprzed 4 godzin. Jeżeli powiedzmy sobie 2 miesiące później ogarnęliśmy, że coś jest nie tak, że ten plik nie wygląda tak, jak wyglądał, no to możemy sobie przejrzeć w tych migawkach miesięcznych, kiedy ta wersja pliku była prawidłowa, sobie z takiej migawki miesięcznej przywrócić, tak? Więc jest to bardzo fajna zaleta, że mamy takie inteligentne przechowywanie wersji. No i ja sobie zostawię to właśnie w ten sposób, czyli powtarzanie co godzinę i inteligentne przechowanie wersji. Klikam sobie OK, no i zastosowano pomyślnie. No i teraz druga funkcja. Replikacja migawek.
mamy takie coś jak magazyn migawek, no i replikacja migawek. I magazyn jest magazynem właśnie dla wszystkich replikacji. Replikować możemy od siebie do siebie, od siebie na inny nas, tak? Więc mamy kilka możliwości tej replikacji. No i my sobie wybierzemy replikację właśnie tej wymiany, no i sobie stworzymy takie zadanie. Więc nazywam to replika job 1, niech ta nazwa zostanie, no i daję sobie źródło, tak? Czyli lokalizację źródłową. Wybieram, w sensie źródłem jesteśmy my i tutaj sobie wybieram wymianę, no i lokalizacja docelowa. Ja sobie tu w tym momencie to prześlę na innego NASA, który ma adres 160 sekundka, tak. Adres 160. Od razu w sumie na niego wejdziemy sobie. Ale tu sobie wpisałem 160. Podaję login i hasło do tego NASA. I klikam wykryj. Wybieram sobie test. Nie udało się połączyć przy użyciu nazwy użytkownika admino. Sprawdza nazwę użytkownika oraz hasło. OK. I teraz sobie musimy zweryfikować na tym drugim nasie. Czy mam tutaj dostęp do SSH? Czy mogę ustawić kilka migawek jednocześnie dla kilku różnych plików folderów? Nie bardzo rozumiem. Czy można ustawić kilka migawek dla jednego folderu, czy ogólnie dla kilku różnych folderów współdzielonych w tym samym momencie? OK. Panel sterowania. Talent SSH. Jest włączony SSH. I mamy dostęp, więc powinno być wszystko w porządku. Jeszcze raz. Admino test. Może być tak, że nas zablokowało. Nie ma. Okej, po prostu adres 120 będziemy musieli pójść. Czyż... Sobie szybko jeszcze tu zweryfikuję jedną rzecz. OK, zrobię to w ten sposób. Użytkownicy. Thank you.
Tak, tylko że to ma dwa podłączone przewody, więc tutaj jeden adres jest 120 właśnie, a drugi 160, więc generalnie powinno być w porządku. Jeżeli nie, to po prostu wykonamy właśnie takie zadanie replikacji z tego NASA na ten. Zobaczymy, czy w ten sposób również nie będzie problem występować z połączeniem. Tak, okej, dobra. No to z tego NASA spróbujemy w tamtym kierunku. Tylko sobie szybko tu utworzę jakiś folder współdzielony, który nie będzie za dłuższy. Alokowanie pełne. Dobra, załapię sobie alokowanie elastyczne, tam 35 GB. Okej. I sobie szybko tu wrzucimy te same pliki mniej więcej. Gdzie to w jakiś sposób wymiana jeden. Ok. Szybko dorzucę pliki. Ok. I mamy już mniej więcej pliki. Dobra. I szybko w tym momencie wykonamy sobie replikację w tamtym kierunku. Proszę, 1217. Aha, i tutaj jeszcze sobie szybko włączymy SSH. Okej, okay, więc z tą stronę można. Ciekawe, czemu ten NAS nie wpuszcza. Musiałbym zweryfikować ewentualnie jeszcze usunięcie firewallu na tym NASie, ale sobie zrobimy w takim razie w tym kierunku. No i tak, wybieramy sobie lokalizację docelową jako pulę pamięci, tak, i tu od razu możemy wskazać sobie ilość naszych kopii, które chcemy maksymalnie przechowywać po zadaniu replikacji. Ja sobie ustawię tam na 10 kopii, przechodzę sobie dalej, no i mamy trzy możliwości. Możemy uruchomić zadanie replikacji po wykonaniu migawki lokalnej, możemy uruchomić zadanie replikacji według jakiegoś harmonogramu i możemy wykonać nową migawkę według harmonogramu, a następnie uruchomić zadanie replikacji. No i sobie zostawię tą ostatnią opcję, uruchomię sobie po wykonaniu jakiejś nowej migawki wedle harmonogramu i teraz sobie dodam harmonogram. Uruchamiaj według harmonogramu, no i plan dzienny. Brak ważności zadania raz na dobę, niech to będzie o godzinie 1 w nocy. No i sobie dodam jeszcze jeden plan. Dobrze, to za chwilę w sumie sobie zrobię z innym planem, więc przechodzę sobie dalej. No i mam trzy opcje. Szyfrowanie danych podczas transferu, kompresowanie danych podczas transferu i maksymalną szybkość przesyłania. Maksymalną prędkość przesyłania zalecam sobie wprowadzać w momencie, w którym nasz NAS nie ma za dużo RJ-ek podłączonych, tak, czy nie jest podłączony kilkoma kanałami do naszej sieci. No i użytkownicy korzystają
z tego połączenia właśnie, a nie chcemy, aby cały transfer szedł w nasze migawki, tak aby użytkownicy nie odczuli spadku jakości działania NASA. Więc tutaj sobie to wyłącz w tym momencie. No i przy pierwszym uruchomieniu eksportuj dane na pamięć źródłową i eksportowanie, jeżeli mam już kopię źródłową danych, mogę sobie dodatkowo zaznaczyć. OK. Sekundka. Oczywiście, dobra, nie mam lokalizacji. Przechodzę sobie dalej. No i opcja natychmiast wykonaj kopię jest odznaczona przez to, że będzie robione w momencie wykonania planu. Klikam zakończ. I w tym momencie sobie rozszerzymy dla wymiany, jak to wygląda. Jeszcze nie wczytało zadania replikacji. Aha, wymiana 1, przepraszam, jest zadanie replikacji już. OK. I w tym momencie eksportuje nam pliki zakończone 0 MB. Jeszcze raz zweryfikuję. OK. I to działa. Przejdziemy sobie teraz na naszego NASA. No i jak widać, tutaj już jakieś zadanie trwa, tak? Jest synchronizowanie. I jak sobie teraz przejdę do magazynu migawek, to jak widać, ten magazyn zostaje u nas utworzony, tak? Zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądać po przesłaniu. Widzę, że już się wykonało. To teraz interesuje nas okno pamięć masowa / migawki. Jak widać, jest tu wirtualny wolumen, który posiada też 35 GB. Jest cienki. No i sobie sprawdzimy, jak to wygląda w naszym FileStation. Magazyn migawek, snapshot Vault, no i jest jakaś jedna migawka, tak, przychodzę sobie wymiana 1 i te wszystkie pliki są, tak. Nie trwało to długo i to właśnie z tego powodu, że w tym momencie utworzyłem wolumin cienki, więc nie przesyłało 35 giga blokowo, tylko przesyłało samą pojemność naszych danych, tak. Jeżeli działam na woluminie cienkim, no to przydzielanie miejsca jest na żądanie. Nie jest z góry, tak, bo z góry określam jakąś tam przestrzeń, ale jest na żądanie, czyli dopiero w momencie wrzucenia plików jest to odejmowane z puli pamięci i z przestrzeni naszego woluminu. Więc jest to dla nas bardzo fajna opcja, aby móc to sobie przekazać, tak, przekazać dalej poprzez właśnie zadanie replikacji. OK, wrócimy sobie teraz do okna magazynu. No i teraz możemy sobie to przywrócić. No i jak widać, mam sobie ten wolumen, tak, i mogę go sklonować. Wybieram sobie wtedy jego nazwę, tutaj nazwę Vim Clone. OK. I to sobie chwileczkę potrwa. Mam pytanie dotyczącego replikacji migawek. Rozumiem, że migawki możemy replikować na przykład do innego NASA. Dokładnie. Załóżmy, że przestaje nam działać podstawowy NAS i czy wtedy możemy otworzyć pliki z repliki migawki na tym innym NASie? Jak najbardziej. Właśnie w tym momencie tutaj sobie to robimy. Jeśli tak, to czy oba NASy muszą mieć QTS Hero? Tak, generalnie jeżeli sobie replikujemy, no to replikujemy na te same systemy, tak? Więc to jest taka ważna kwestia, żebyśmy replikowali na te same systemy. OK, więc tutaj nam sklonowało, tak? Czyli to kliknę sobie przywróć, wybrałem sklonowanie tego i sobie przechodzę. Jak widać, Vim Clone już istnieje. Jak widać, istnieje nam jako nasz normalny folder współdzielony, tak? Już nie jest wirtualny jak w tym przypadku, tylko jest normalnym folderem współdzielonym. Czyli z NASA została zajęta kolejna. Czyli już mój NAS przechowuje o tych danych informacje i została zajęta przestrzeń. Przechodzę sobie do Vim Clone, no i mam dokładnie tą kopię. Więc jak widać, generalnie funkcja replikacji działa świetnie. No i tutaj bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy sobie to ustawić tak, aby wykonywało się na przykład po wykonaniu migawki lokalnej. Czyli jeżeli na przykład na NASie, w tym przypadku na webinarze, tak, robię sobie, mam jakieś dane, no i kopia migawkowa dla folderu wymiana
uruchamia się powiedzmy o równych godzinach co godzinie. Czyli dochodzi mi w tym momencie do godziny 12, uruchamia się kopia migawkowa, wykona się i od razu uruchomi mi się zadanie replikacji, które prześle tą kolejną kopię migawkową na mojego NASA. Więc wtedy tak naprawdę mamy możliwość w przypadku awarii NASA działania na naszych danych z drugiej strony, jeżeli sobie to przywrócimy, tak? No ale co do tego jest jeszcze ciekawsza funkcja, tak? I to właśnie omówimy na piątkowym webinarze, bo proszę zobaczyć sobie w pamięci ma swoich migawkach, mamy właśnie jeszcze funkcję SnapSync. I to jest funkcja, która nas będzie interesować w piątek i tutaj sobie pokażemy, jak świetnym narzędziem jest to i tak naprawdę, że bezprzestojowo praktycznie możemy działać na naszych danych po drugiej stronie, tak? Jeżeli oczywiście dojdzie do awarii bądź rozłączenia naszego połączenia, które zapewnia nam możliwość tej synchronizacji. Więc w takim razie na dzisiaj z mojej strony to by było tyle. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo w naszym webinarze. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już w piątek o godzinie 10.30 również na naszym webinarze dotyczącym SnapSynka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I do zobaczenia. Oby Fiodek tak nie logowało dzisiaj. Postaram się zrobić wszystko, tak, ale z tego co sprawdziłem, no to jakość połączenia u mnie była doskonała, tak? Więc to musiał być problem po stronie raczej click meetingu. Jeżeli to się będzie powtarzać, to po prostu zobaczymy, co możemy zrobić z platformą, tak, aby do tego nie dochodziło. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę miłej reszty dnia.